Od rana piekli ciasta i babeczki, urządzali bufet i specjalne stoiska. W ten sposób Centrum Kształcenia Rolniczego w Suwałkach przygotowuje się na dzień otwarty. Jutro placówkę odwiedzą tegoroczni absolwenci gimnazjów. Wiadomo, że w tym roku to szkoły muszą zabiegać o uczniów. Na 1000 uczniów, którzy opuszczą w tym roku mury gimnazjów, czeka 1400 miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych. Dlatego placówki starają się pokazać z jak najlepszej strony. Organizują dni otwarte, zapraszają do siebie gimnazjalistów. Na miejscu kuszą bogatą ofertę edukacyjną i zapleczem naukowym. Centrum Kształcenia Rolniczego przygotowuje łakocie, bo kształci między innymi kucharzy. Przygotowujemy babeczki z różnymi masami, tak jak budyń, krem ze śmietaną 30, galaretki, czekolada. Iwona Bargłowska, kierownik praktycznej nauki zawodu w Suwalskim Centrum Kształcenia Rolniczego, przyznaje, że placówka bardzo przyłożyła się do przygotowania dni otwartych. Przygotowania nasze zaczęły się już parę dni wcześniej. Przygotowujemy tutaj konkurs nakrywania stołów wielkanocnych. Przygotowujemy bar, w tym barze będzie poczęstunek w postaci drobnych ciasteczek, jak również napojów, które będą mogli zdegustować uczniowie gimnazjum. Przygotowujemy pracownię, żeby można było zobaczyć każdą pracownię naszej szkoły, jak również sale gimnastyczne i wszystkie warsztaty, po to, żeby gimnazjalista mógł znaleźć takie elementy, które mu się w naszej szkole spodobają i go zainteresują. Szkoła chce powitać gimnazjalistów bogato wyposażonym bufetem i udekorowanymi stołami. Placówka co roku organizuje bowiem międzyszkolny konkurs na świąteczne nakrycie. Najlepszą rekomendację szkole dają jednak sami uczniowie. Praktycznie jak widać mamy jedną z najlepszych sal w naszym regionie, w której naprawdę dużo rzeczy można zrobić i jest prawie identyczna jak w lokalach gastronomicznych. Praktyki też mamy w lokalach gastronomicznych, w całych Suwałkach i nie tylko, więc naprawdę, jeśli ktoś chce, to można się dużo nauczyć tutaj. Po tej szkole mamy więcej, nie mamy tylko matury jak po liceum. Zyskujemy technikę, nasi nauczyciele są naprawdę się przykładają, żeby nas do tego przygotować. Uważam, że jest warto. Dużo zyskujemy, dużo życiowych rzeczy się dowiadujemy. Dzięki temu, że mamy takie przedmioty. W Centrum Kształcenia Rolniczego na gimnazjalistów czekają m.in. technika agrobiznesu, żywienia i gospodarstwa domowego oraz architektury krajobrazu. Szkoła ma także klasy zawodowe.